Tak, sprawy organizacyjne to podstawa, żeby właściwej, precyzyjnej informacji. Tak, 15 sierpnia, czyli niedziela, jest to niedziela, 15 sierpnia, święto katolickie, w kościele katolickim, zesłanie Ducha Świętego chyba. Nie, 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 źle, nie będę tutaj mówić, to nie to, pomyłka. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. O tak, Maryi Panny. O tak, to jest to święto. Bardzo ważne święto katolickie. Ale ja tutaj nie dlatego, że jestem fanką tej religii, tylko dlatego, że korzystając z tego, że to będzie taki podniosła atmosfera w naszym kraju, bo jednak duża część wyznaje tę religię i będzie w tym dniu w takim nastroju podniosłym. To oczywiście też jest ważne. My podłączymy się do tego nastroju społecznego. Chodzi o to, żeby umieć wykorzystywać te sytuacje, które na bieżąco nam się dzieją. My się do tego podłączymy. Prócz tego jest to jeszcze święto Wojska Polskiego. Tak, Wobec tak. tego znowu podłączymy się tutaj pod to takie Na, na, coś narodowe, waleczne, waleczne, narodowe, narodowe, tak. waleczne. Tak, tak, tak. Mało tego, dalej idziemy. Jest to rocznica cudu nad Wisłą. To są te dni, gdy w bitwie warszawskiej w 1920 roku zwyciężyliśmy. Jedna z nielicznych bitw, w których zwyciężyliśmy, prawda? Więc tutaj podłączymy się właśnie pod te takie emocje, energie wynikające właśnie z tych wydarzeń. Czyli 15 sierpnia. Tak. Kalisz, hala areny, hala widowiskowo-sportowa, Arena. arena. Tak, w Kaliszu jest jeszcze jakiś warsztat mechaniczny, który się nazywa też arena. To tam nie zapraszam, to nie to. Okej. Tu, hala widowiskowo-sportowa, O której arena. godzinie? Godzina 12, zaczynamy. I rozpoczęcie. Czy można być wcześniej? Można być wcześniej, my organizatorzy będziemy tam wcześniej, będziemy przygotowywać się. Miejsca To trwa mniej parkingowe więcej. są? Miejsca parkingowe? Tak. Okej. Tak, jest duży parking, jest to wygodne położenie. Potrwa mniej więcej do 17. Czyli tak, od 12 do 17, 15 sierpnia, hala Arena w Kaliszu. I jaki jest koszt? Do tego celu, w związku z tym, że tutaj organizacyjnie potrzebne nam były pieniądze, wynajęcie hali, to koszt 12 tysięcy ponad. Obsługa, czyli na przykład ochrona, to koszt około 3000. Organizacja nagłośnienia też około 3000 i inne wydatki, ubezpieczenie i jeszcze inne potrzebne rzeczy. To jest właśnie taki koszt około 30-35 tysięcy, jak obliczyłam. I na ten cel została założona zrzutka. Na Rozumiem. portalu zrzutka.pl jest założona zrzutka pod hasłem Ustawienia Narodowe. I obliczyłam, że jeśli przybyłoby te 700 osób, powiedzmy 700 do 1000, tak jak mówię, więcej jest mile widziane, to koszt 40 zł około zabezpieczyłby nam cały ten Czyli budżet. można powiedzieć, że bilet będzie kosztował 40 złotych? Tak jest ustalone to na zrzutce, tak. Jeśli ktoś nie zrobi tej opłaty przez zrzutkę, a będzie chciał przyjść na te ustawienia, to oczywiście też może i później tam w wejściu wrzuci nam do puszki To kwotę. podrążę. Jeśli ktoś zapłacił na zrzutkę, czy ma jakieś potwierdzenie, jakiś bilet, że to zrobił i wchodzi z tym biletem? Tak, bo zrzutka, że tak powiem, daje takie potwierdzenia, więc jeśli osoby płacały, no to jakiś tam zrzut z ekranu, screen, może być tym To potwierdzeniem. jest chyba ważna informacja dla widzów, żeby to zrobili. Tak, proszę pobrać właśnie sobie te potwierdzenia wpłaty na zrzutkę, bo one będą właśnie upoważniały do wejścia. Ale też chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że nie będziemy tego aż tak precyzyjnie sprawdzać, bo nie mamy możliwości mocy przerobowej. I ufamy, że państwo, którzy chcą przybyć, chcą tam być, też mają zrozumienie do tego, że potrzebne nam są te pieniądze, bo koszty tej organizacji są dość wysokie. Wobec tego tutaj opiera się to właśnie na zrozumieniu. Jest wiele osób, które na tę zrzutkę wpłaciły o wiele, wiele większe pieniądze, więc tutaj tak się to jakoś wyrównuje.
W tej chwili zrzutka, zebraliśmy na zrzutce dokładnie 50%. Więc czyli, zostało nam dwa tygodnie. Czyli mamy już jakiś obraz tego, ilu ludzi będzie obecnych z tego wynika, tak? Tak, tak, czy, tak. Czy też macie inne statystyki? Trudno jest tak na tej zrzutce się opierać, tam jest około 300 osób, które wpłaciły, ale w związku z tym, że niektóre osoby płaciły większe pieniądze, to trudno jest trudno to powiedzieć. Tak obliczyć, że ile osób. No myślę, że około 200 na pewno, około 200 osób na pewno jest tutaj, można z tego tak obliczyć. No, ja dodam od siebie, proszę bardzo, proszę apel. I tutaj apel, proszę Państwa, wiem, że macie wakacje, że mamy wakacje, wiem, że wielu z Państwa uczestniczyło w różnych innych zlotach, w różnych innych organizowanych eventach czy protestach w celu poprawy, tu powiedzmy, tych naszych warunków życiowych. Nie zgadzamy się na nie i chcemy, ale proszę Państwa, to jest wyjątkowa rzecz, nigdy tego nie było, jest to inny sposób, żeby nam się to powiodła, to zmiana, musimy ich zaskoczyć, ich to znaczy... No, my wiemy kogo. Ich, tak, ale również przestrzeń, energię, energetycznie musimy zrobić inny ruch niż dotychczas, bo znowu posłużę się takim powiedzeniem Einsteina tym razem, najdziwniejszą rzeczą w zachowaniach ludzi jest to, że ciągle robią to samo, ale oczekują innych efektów. No nie będzie innych efektów, gdy robimy to samo, gdy wychodzimy i krzyczymy z transparentami, a to nie przynosi rezultatów, bo jest nas tam za mało. Tutaj wystarczy nas grupa i musimy to zrobić innym sposobem, inaczej. Ja dodałbym, wtedy, że ci, którzy stworzyli problem, oni go nie rozwiążą. Tak, dokładnie. To też jest tak. Nie można rozwiązać problemu energią, która go stworzyła. Tak. Dokładnie tak. Tak. Dlatego apeluję do Państwa, zróbcie ten wysiłek i nawet z drugiego końca Polski przyjedźcie na ten jeden dzień, na te 5 godzin. Mało tego, to wszystko, co się tam zdarzy, przysłuży się również Wam osobiście i Waszym rodzinom, dlatego że będziemy oddziaływać osobiście, jakby to, co się tam będzie działo, będzie oddziaływało na nas wszystkich osobiście, będzie nam się regulować to pole morfogeniczne, naprawiać będziemy je właśnie w ten sposób, że będziemy pewne sprawy odkrywać. Tajemnice pewne będą się ujawniać, nasze społeczne, ogólne, które dotyczą nas. Wobec tego będzie to wpływało na nas osobiście. Będziemy robić też pewne takie ćwiczenia, powiedzmy ustawienia dla naszych rodzin osobiście. Wobec tego to będzie jakby to będzie tak od najmniejszego tego, od jednostki osobiście, od osoby, która tam będzie, poprzez wpływ na rodzinę jej, tych osób i dalej na społeczeństwo. Wobec tego na pewno zadzieje się tam wiele dobrego. Ja to wiem. Świetnie. Jeszcze raz Pani dziękuję. Będziemy w ciągłym kontakcie, bo chcielibyśmy tę stronę jak najszybciej uruchomić, a potrzebujemy dane, więc prawdopodobnie zrobimy to zaraz po tej audycji, a Wy obserwujcie tę stronę, będzie wpisana pod spodem, pod audycją, to będzie domena ustawienianarodowe.pl. Wejdźcie tam i tam dostaniecie wszystkie informacje. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Tymczasem i zapraszam. Do widzenia. Do widzenia. Thank you.